Spójrzmy na zadanie kolejne. Tutaj na początek rysujemy wykres funkcji o takim wzorze. O czym musicie pamiętać, że ta liczba logarytmowana, ten nasz x, należy do takiego przedziału. Czyli gdy utworzymy sobie tabelkę, to jako x na przykład nie możemy wybierać liczb ujemnych. Nie możemy także wybierać na przykład zera, ponieważ tutaj, zauważcie, mamy nawias okrągły. To oznacza, że 0 do tego przedziału nie należy. Jako że tutaj w podstawie logarytmu mamy 1 trzecią, to jako x wybiorę sobie 1 trzecią i 3, no i wybieram jedynkę. Tak będzie chyba najwygodniej. Oczywiście tych punktów możecie wybierać sobie więcej. Jeżeli chcecie dodatkowe punkty, to na przykład 1 dziewiąta i 9, 1 27 i 27, tak żeby po prostu wygodniej Wam to było obliczyć. No dobra, mamy x równego 1 trzecią, czyli w miejsce x 1 trzecią podstawmy. F od x to inny zapis y, czyli mamy, że y równa się logarytm przy podstawie 1 trzecia z x, czyli z 1 trzeciej. No i tutaj 1 trzecią mamy podniesioną do potęgi pierwszej, a my będziemy korzystali z takiego wzoru, że gdy tu mamy a do pewnej potęgi, czyli w rozwiązaniu otrzymamy to, co mamy w wykładniku potęgi, czyli x. U nas właśnie jest taka sytuacja, mamy 1 trzecią, czyli tutaj y będzie równy 1. No i wstawiamy. Teraz pod x jedynka. Czyli y równa się logarytm przy podstawie 1 trzecia z 1. Jedynkę zamienimy sobie na trójkę, na 1 trzecią właściwie, nie na trójkę, bo tu mamy 1 trzecią, czyli to będzie 1 trzecia do potęgi zerowej, no bo 1 trzecia do zerowej da nam 1, a dzięki temu tu mamy 1 trzecią, tu również, czyli y będzie równy 0, tu sobie obok zapiszmy. No i jeszcze trójkę podstawiamy w miejsce x, czyli y równa się logarytm przy podstawie 1 trzecia z 3. No i trójka, możemy zapisać, że to będzie 1 trzecia do minus pierwszej. Bo gdy mamy ten minus w wykładniku, no to żeby go się pozbyć, odwrócimy to, co mamy w podstawie, czyli zamiast 1 trzeciej napiszemy 3 pierwsze. 3 pierwsze to 3, no i 3 do potęgi wówczas już pierwszej da nam trójkę. A dzięki temu tu mamy 1 trzecią, tu mamy 1 trzecią, czyli y wynosi minus 1. Zaznaczamy punkty. Mamy tak, 3 minus 1, 1, 0. No i 1 trzecia 1, czyli powiedzmy no gdzieś tutaj. I pamiętajcie, że wykres tej funkcji, funkcji logarytmicznej, nie może dotknąć osi y, ponieważ x należy do przedziału od 0 do nieskończoności, czyli tutaj na x-ach mamy 0, czyli to oznacza, że ten wykres będzie się tutaj zbliżał do tego 0 na x-ie, ale nigdy go nie osiągnie, czyli wykres wygląda w sposób następujący. No i spójrzmy na podpunkt kolejny. Tu mamy narysować wykres funkcji o takim wzorze. Pamiętajmy, że x możemy wybierać z takiego przedziału. Tutaj mamy 1 czwartą w podstawie logarytmu, czyli wybiorę sobie 1 czwartą, 1 oraz 4. No i podstawiamy. Czyli najpierw obliczamy tak, logarytm przy podstawie 1 czwarta z x, czyli z 1 czwartej. Czyli zapiszmy, że 1 czwarta jest podniesiona do potęgi pierwszej. Tu mamy 1 czwartą, tu również, czyli otrzymamy 1, tyle będzie równy y. Teraz mamy jedynkę, czyli mamy logarytm przy podstawie 1 czwarta z x, czyli z jedynki. No i jedynkę możemy zapisać jako 1 czwarta do potęgi zerowej. No bo tu mamy 1 czwartą, tu również, wówczas otrzymamy 0. Teraz czwórka. Logarytm przy podstawie 1 czwarta z 4, czyli 4 to będzie 1 czwarta do potęgi minus pierwszej. No i tu mamy 1 czwartą, tu też, czyli y wynosi minus 1. Zaznaczamy te punkty, czyli mamy tak 4 minus 1, następnie 1, 0 ten punkt, no i 1 czwarta gdzieś tutaj 1. Rysujemy wykres, pamiętając o tym, żeby nie dotknął on tej osi pionowej, osi y, no bo tutaj na x-ach mamy 0, a wiemy, że no już 0 tutaj ten wykres na osi x-ów osiągać nie może, czyli robimy to sobie w ten sposób, no i mamy wykres funkcji.